dzisiejszym magazynie Open Doors. Niebezpieczna, ale wartościowa podróż. Zachęta dla chrześcijan w Wietnamie. Odcięci i pozostawieni sami, chrześcijanie w Wietnamie potrzebują zachęty, aby umocnić swoją wiarę w Jezusa. W środku prześladowań i nieprzychylnego środowiska lokalni chrześcijańscy liderzy pokonują od 300 do 500 km na złych drogach przez dżunglę, aby dotrzeć do chrześcijan i wyszkolić ich. Pewien mężczyzna zapytał mnie, jak to jest, że twoja praca przynosi owoce, czy masz jakieś sekrety? Odpowiedziałem mu, że mam 3 metody. Numer 1 to modlitwa. Numer 2 to modlitwa. A potem pyta mnie, co z numerem 3? Odpowiedziałem mu, numer 3 to uklęknij i módl się do Pana. Niedostępny teren, izolacja i ogromna presja ze strony społeczności, aby wyrzec się wiary w Jezusa. W Wietnamie i Laosie są chrześcijanie, którzy żyją na wyżynach i czują się sami. Szczególnie oni potrzebują społeczności i wsparcia, aby pozostać niezłomnymi w trakcie prześladowań. Władze lokalne zawsze prześladują nowo nawróconych na tym obszarze i zmuszają wierzących do porzucenia swojej wiary. Władze lokalne będą wywierać presję na mężów, aby opuścili swoje żony. Jeśli tego nie zrobią, ograniczą wsparcie socjalne, jakie otrzymują. W tym czasie władze lokalne przybyły, aby mnie wydalić, mimo że mój mąż nie przeszedł na chrześcijaństwo. Chronił mnie, a potem nie mogli mi nic zrobić. W tamtym czasie władze lokalne nie mogły mnie zmusić, więc pozwolili mi podążać za moją wiarą, ale nie pozwolili mi ewangelizować innych. Nie podporządkowałam się ich żądaniom. Nadal dzieliłam się Ewangelią z innymi w mojej społeczności. Ludzie w tej społeczności słyszeli, że władze lokalne bardzo mnie prześladowały. Dzisiaj w mojej wiosce są też inni chrześcijanie. Ci ludzie nawrócili się na chrześcijaństwo przeze mnie. Ale nie wszyscy chrześcijanie w plemionach tubylczych mają poparcie takie jak Sun. Szczególnie gdy wzrasta presja lokalnych urzędników i przywódców wioski, aby zrezygnować z wiary w Jezusa. Moje pierwsze prześladowanie pochodziło od moich najlepszych przyjaciół. Zanim przeszedłem na chrześcijaństwo, miałem przyjaciół, którzy są policjantami i służą lokalnej społeczności. Kiedy podzieliłem się z nimi Ewangelią, byli pierwszymi, którzy mnie prześladowali. Kiedy Bóg powołał mnie do bycia misjonarzem, bardzo doświadczyłem prześladowań, kiedy ewangelizowałem w różnych miejscach. Wielu chrześcijan z wyżyn Wietnamu i Laosu są nie tylko sami, ale także nie potrafią czytać. To oznacza, że nawet gdyby mieli Biblię, nie potrafiliby jej odczytać. I zapytałem go, jak możesz głosić Biblię? Czytaniem, czytaniem. I powiedział, wiesz, za każdym razem prosiłem swoją córkę, aby przeczytała mi Biblię, bym mógł te słowa usłyszeć. I dzięki temu w jego umyśle powstało przesłanie, które może głosić za każdym razem. Ponieważ wskaźnik analfabetyzmu wśród rdzennych chrześcijan w Laosie i Wietnamie jest tak wysoki, Open Doors wspiera ich za pośrednictwem lokalnych partnerów w różnych projektach. W tym celu wielu chrześcijańskich liderów wybiera długie podróże. Musiałem podróżować z południa na północ i do środkowej części kraju, więc podróż zajmuje mi tydzień. Podróżuję raz w miesiącu, ponieważ spędzam czas na służbie kościołowi. Jeśli podróżuję na wyżyny, to jeżdżę sam. Jeśli jednak podróżuję na północ, muszę odbyć lot, a następnie wsiadam w autobus, aby dotrzeć z lotniska do wiosek. Kiedy docieram do tych obszarów, lokalne plemiona muszą użyć motocykla, aby mnie przewieźć do odległych regionów. To jest ponad 300 km, 400 km lub 500. Mimo że mamy więcej doświadczenia w służbie, kiedy stoimy w obliczu prześladowań, często tracimy nadzieję. A co powiesz o nowonawróconych, którzy są prześladowani, których domy są spalone, którzy ostrzegani są, aby porzucić swoją wiarę? Jeśli ich nie odwiedzimy i nie zachęcimy, jak silnie będą stać w swojej wierze? Wiem, jak to jest odczuwać ból i tęsknić za odrobiną zachęty i wsparcia. Chcę być tam dla wierzących.
Niektórzy z naszych partnerów prowadzą kursy czytania i pisania, które są nie tylko oferowane chrześcijanom, ponieważ dzięki tym kursom treści chrześcijańskie są również przekazywane innym lokalnym społecznościom, którzy wyznają inną religię. Ponadto prześladowani chrześcijanie uczestniczą w seminariach, aby przygotować się do prześladowań. Są to seminaria pod nazwą Silni w czasie burzy. Dołączyłem do szkolenia, ponieważ Biblia jest naszym fundamentem i jest mi to potrzebne, gdy głoszę i zachęcam ludzi. Szkolenie jest bardzo przydatne, ponieważ mówi o prześladowaniach i o tym, jak na nie reagować. Istnieje wiele wersetów i jest to potwierdzone w Biblii, aby nas zachęcać do wytrwania w wierze. Mamy więcej sposobów, aby ich wspierać. Istnieją inne metody i przewodniki, które mogą pomóc wierzącym w ich cierpieniu. Kiedy ich uczysz, mogą nie pamiętać wszystkiego, ale znajdują w tym wszystkim swoją metodę. Kiedy dołączyłem do szkolenia Silni w czasie burzy, bardzo pomocne było dla mnie poznanie prawdy, że chrześcijanie będą musieli przejść prześladowania, jeśli podążają za Chrystusem. I to jest prawda, o której mówi nam Biblia. Podobnie jak Paweł, który doświadczył prześladowań. Nie jestem zły na tych, którzy mnie prześladowali. Nawet gdy traktowali mnie inaczej, nadal jestem szczęśliwy. Szkolenie było pomocne, aby wiedzieć, jak reagować i stawać się silniejszym w wierze w obliczu trudnych sytuacji. Kiedy dzielę się Ewangelią, zawsze istnieje wiele trudności. Ludzie mnie prześladowali i źle traktowali, do tego stopnia, że chcieli mnie zabić. Ale wierzę, że wolą Bożą jest to, abym robił to, co robią. Wierzę, że Pan Bóg pragnie, aby wszystkie plemiona na ziemi poznały Boga. Ponieważ ludzie w mojej okolicy, którzy zaczęli swoją działalność od 2 rodzin, dotarli do 18 rodzin, w wiosce jest już 90 chrześcijan. Obecnie są tam 3 społeczności, które się razem gromadzą. Proszę, módlcie się o prześladowanych, którzy są zastraszeni, aby porzucić swoją wiarę. Aby mieli odwagę i determinację, aby walczyć o to, w co wierzą. Moim pragnieniem jest, drodzy bracia i siostry, abyście mogli modlić się za nas. Abyśmy mogli zbudować kościół w mojej wiosce, gdzie będziemy mogli publicznie czcić naszego Pana. Proszę również, abyście modlili się za mnie i za moją rodzinę, aby mój mąż i 2 dzieci nawrócili się na chrześcijaństwo w przyszłości. Czuję, że modlitwa jest potężna, ponieważ może mnie uzdrowić oraz ocalić mnie i innych. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszamy Cię do zaprenumerowania naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej pod adresem www.opendoors.pl/magazyn. Zachęcamy Cię, bądź aktywny.